Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, kim był martwy zbieracz z wieży mgieł. Więc zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania. Ale zanim tego przejdziemy, oczywiście chciałbym was zaprosić do poprzedniego odcinka, czyli do kogo należał klasztor zmiennokształtnych. Jeśli chcecie go obejrzeć, kliknijcie w ten obrazek, a przeniesie was w nowej karcie tego filmu i bez zbędnego gadania ja zapraszam do właściwej części materiału. Jak zwykle trochę historii, a więc doskonale wiemy, że owy zbieracz szukał tajemniczych ksiąg zwanych chromaninami, dzięki którym można było odnaleźć potężny chromanin, który to oferował absolutną perfekcję. Niestety zbieracz celu nie osiągnął, gdyż zginął znajdując szóstą część chromaninu. I tutaj cała nasza wiedza na ten temat się kończy. Istnieje teoria, że owy zbieracz z wieży mgieł jest tak naprawdę autorem tych chromaninów. Jednak nie znajduje to nigdzie potwierdzenia, tym bardziej, że został zamordowany przez szkielety chromanina, a skoro je pisał, to mógłby przewidzieć, co się stanie po otwarciu szóstej księgi. Jednak tak naprawdę mógł go zabić ktoś inny, więc jest to dość możliwe. Dodatkowo ciekawym zjawiskiem jest to, że chromaniny są umieszczone dość blisko kamieni ogniskujących, co może sugerować powiązanie tych przedmiotów ze sobą. Jednak księgi o tym nic nie wspominają. Po przeczytaniu ostatniego chromaninu, który posiada oczywiście nasz zbieracz, Bezimienny wypowiada słowa: chyba go znalazłem w innym, lepszym świecie. Po czym słychać słowa: zabiłeś jednego z nas. Jest to dość interesujące. Podejrzewam, że te słowa są wymawiane przez jednego ze szkieletów i chcą pomścić martwego zbieracza, sugerując nam, że to my go zabiliśmy, co może zaś nam sugerować, że po znalezieniu szóstej księgi zbieracz stał się częścią tego czegoś. Jest to dość intrygujące, jednak ciężko coś z tego logicznego wywnioskować. Podsumowując, nie można jednoznacznie stwierdzić, kim był martwy zbieracz z wieży mgieł i dlaczego zbierał chromaniny. O ile je w ogóle zbierał, bo mógł być w końcu ich pisarzem. Nie wiadomo również, kto go zabił i z jakiego powodu, i czy był to w ogóle człowiek. Nie mamy pojęcia, czym był również jakże potężny i perfekcyjny chromanin. Wszystko jest tajemnicą, tak dużo pytań, tak mało odpowiedzi. Niestety oby wątek nie był kontynuowany w żadnej innej części Gothica, więc nie pozostaje nam nic innego jak szukanie odpowiedzi na te pytania w innych miejscach. Zanim przejdziemy na koniec, chciałbym was zaprosić do bardzo ważnego filmu informacyjnego. Kliknijcie na niego, a przeniesie was w nowej karcie właśnie do niego. Jest to bardzo ważny film, więc bardzo proszę o obejrzenie go, a bez zbędnego gadania ja zapraszam na koniec tego. A jaka jest wasza teoria o martwym zbieraczu i chromaninach? Coś ominąłem? Przeoczyłem? Jeśli tak, to napisz w komentarzu i wywołajmy po raz kolejny wielką dyskusję. Następny film będzie dotyczył górskiej fortecy. Doskonale zdaję sobie sprawę, że odcinek nie był bardzo odkrywczy i dość chaotyczny, jednak chromanin, jak i sam zbieracz są wielkim sekretem i bardzo ciężko znaleźć coś na ten temat. Jeśli jednak ten film wam się spodobał, to zostaw kciuka w górę, zostaw po sobie znak w postaci komentarza oraz subskrypcję, aby nie przegapić innych materiałów. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć, czołem.